Cześć, z tej strony Konrad z firmy Elektrobim. W dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne stają się odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika. My pójdziemy o krok dalej i pokażemy, jak zbudować system śledzący słońce, czyli podnieść efektywność fotowoltaiki jeszcze o 20-30%. Mniej więcej w ten sposób, używając do tego siłownika, prostej konstrukcji obrotowej i czujnika słońca. Jest rok 2020. Pojawiły się nowe przepisy, które na przykład program Twój Prąd dofinansowuje instalacje fotowoltaiczne kwotą 5000 zł dla każdej takiej inwestycji. Do tego całą tą inwestycję można odliczyć od podatku do 73 tysięcy bodajże. I najważniejsze, operator oddaje nam 80% energii zmagazynowanej nadmiarowej. Możemy z tego korzystać jako prosument. Jest to ogromna korzyść, bo do tej pory takie instalacje nie miały za bardzo sensu ze względu na magazynowanie energii. Drogie akumulatory, wymiana, gwarancje, to były bardzo trudne sprawy. Teraz załatwia to operator. W związku z tym mnóstwo ludzi jest zainteresowanych tego typu instalacjami, a my w tym odcinku pokażemy Wam, że skoro to się opłaca już teraz, można montować stałe tego typu konstrukcje, to czemu by nie wyciągnąć z tego jeszcze więcej, na przykład plus 20-30% energii, co pozwala nam na to taka właśnie konstrukcja. System śledzący słońce jednoosiowy. Składa się on z prostego modelu, czujki, konstrukcji, przykładowy panel malutki na potrzeby tego filmu i siłownik elektryczny LAT, tylko po to, aby poruszać tym modelem. Zobaczmy, z czego to się składa. Nasz model systemu śledzącego słońce jest mały, dlatego zastosowaliśmy taki siłownik LAT, który w rzeczywistości może nie nadawać się do tego typu zastosowań, no ale akurat jest wodoodporny i całkiem nieźle się sprawdza akurat w tym modelu. W rzeczywistości nie ma sensu takich małych paneli montować, rzecz oczywista. Składa się on z czujki, która jest jednocześnie sterownikiem. Ma przekaźniki, zasilana jest 12-woltowym napięciem i 12-woltów wychodzi na siłownik, już odpowiednio wysterowane, w zależności od tego, gdzie jest słońce. Panel na konstrukcji obrotowej, jakiejkolwiek, my tutaj stworzyliśmy tylko model i zaczyna to wszystko działać. Kiedy się słońce gdzieś pojawi, konstrukcja powinna się obracać, powinna zadziałać. W rzeczywistości te konstrukcje są dużo większe i działają na nieduże siły, dlatego też powinno się stosować dużo większe siłowniki, na przykład tego typu. Jest to nasz siłownik GNT do takich właśnie konstrukcji. Zupełnie inna waga, solidność. Przy konstrukcjach kilkumetrowych na pewno lepiej się sprawdzi. Do tego też Quarl. Polecamy taką serię Quarl, jak i GNT. W zależności od budżetu i wielkości konstrukcji, przesileń wiatrów. Zobaczmy teraz, jak cały ten system działa. Nasz system został podłączony według widocznego schematu. Składa się on tak naprawdę z czujki, która jest sterownikiem, prostej konstrukcji obrotowej z prostym panelem słonecznym i siłownikiem LAT wodoodpornym zewnętrznym, jak już wspomnieliśmy. Czujnik ten jest jednocześnie sterownikiem. Ma on taką przesłonę, która widzi, z której strony padają promienie. Czy ze strony wschodu, tu jest wschód, czy ze strony zachodu, tu jest zachód. Na wprost mamy południe. W stronę południa ustawiony jest panel. A optymalizacja polega na tym, że jeszcze nakierowujemy się w stronę słońca. Z tym pochyleniem południowym jeszcze w stronę słońca. Idealna sytuacja byłaby, gdyby jeszcze uruchomić drugą oś. I wtedy mamy do czynienia z panelem dwuosiowym.
Na przykład na zachodzie słońce już jest tak nisko ziemi, że lepiej go pochylić i niech w prostopadle padają te promienie słoneczne, prawda? Natomiast południe bardziej w tą stronę będzie odchylony. Ale mamy tutaj tracker jednoosiowy, który akurat będzie tylko poruszał się ze wschodu na zachód, co daje największe efekty w tej chwili. Wzrost efektywności około 20-30%. Czujkę można kalibrować pod każdym względem. Na przykład pod względem czułości na zmierzch, czułości na różnicę tego oświetlenia, zwłoki czasowej, po jakiej ma sprawdzić, czy słońce się już wychyliło. My tu mamy tą zwłokę ustawioną na minimum, do kilku sekund, aby było widać szybki efekt na tym filmie. Więc zobaczmy, jak to działa przy tej zwłoce czasowej tylko kilku sekund, gdzie ona cały czas sprawdza, czy jest różnica naświetlenia. Słońce zasymuluje nam taka oto latarka i oświetlamy specjalnie jedną stronę czujki. Przesuwa się w stronę słońca, sprawdzając, czy już zobaczyło słońce na wprost. Tak, w tej chwili jesteśmy na wprost. Słońce dalej idzie z wschodu na zachód i robi się różnica naświetlenia z jednej na drugą stronę. Dalej podąża, wyrównały się te naświetlenia. Słońce idzie dalej, jest totalny zachód w tej chwili. I cały zakres siłownika się wyczerpał, a nasz panel jest ku zachodowi pochylony. Tutaj jest oczywiście przewód zasilający, ale wszystko jest pod kontrolą. Teraz zasymulujemy noc. Przyszła noc i czujnik zmierzchowy, który jest tutaj w środku w czujce, zostaje okryty i jest ciemno w tej chwili. W tym momencie czujka zrozumiała, że jest noc i cały układ ustawia się z powrotem na stronę wschodnią, czekając na poranek. O wschodzie pojawi się znowu z tej strony słońce i cały cykl powtórzy się ponownie. Tak to działa. Nic skomplikowanego. Koszt układu to jest siłownik około 200 zł, tylko że to jest modelowy. W normalnym zastosowaniu powinniśmy zastosować siłownik QR lub GNT kilkaset złotych, w zależności od budżetu i wymagań. Czujka, która kosztuje około 200 zł maksymalnie, jest dostępna. No i panel koszt to wiadomo, to już jest koszt instalacji. Ważne, że koszt na przykład energii takiego układu jest minimalny, bo cykl wysunięcia i wsunięcia siłownika na jedną dobę to jest bardzo małe zużytej energii, czyli rocznie to może 1 kWh, pomijalny absolutnie koszt. Zatem mamy wzrost efektywności, więcej energii o 20%, a minimalne koszty. Niewielka inwestycja na początek, aczkolwiek trzeba dopracować konstrukcję. Są wiatry i tutaj jest tak naprawdę główny punkt programu i koszt inwestycji systemu śledzącego słońce. Podsumowując, podnieś efektywność paneli fotowoltaicznych o 20, 25, 30 nawet procent nie jest wcale tak trudno. Czujka inteligentna, która nie tylko widzi słońce, ale i ustawia odpowiednio siłownik. Schemat bardzo prosty, 12 V z zewnątrz podłączone do siłownika, podawane przez czujkę w odpowiedni sposób i już cały układ działa tak, że nakierowuje się na słońce. 12 V może być brane z zewnątrz, zasilacza, akumulatora, albo i z wewnątrz tego układu, czyli panel słoneczny może sam siebie zasilać 12 V. Nie jest to skomplikowane. Tak naprawdę najbardziej skomplikowana rzecz w takich instalacjach, w systemach śledzących słońce, to jest konstrukcja. Konstrukcja, gdzie naprawdę wiele spraw musi być spełnionych, aby wytrzymała ona wiatry, zwłaszcza kiedy te panele są duże i powinna być odpowiednio zaprojektowana na bloczkach fundamentowych i tak dalej. Dwie podstawowe zasady to, że na przykład środek ciężkości takiej konstrukcji musi być idealnie w osi obrotu, aby właśnie przy wiatrach na przykład wytrzymywać takie rzeczy. Tu tak naprawdę jest największy koszt i największa uwaga. Sam system jest bardzo prosty. Jeśli komuś pomogłem, z góry dziękujemy za lajki, za łapki w górę, za subskrypcje dodatkowe. Będziemy podawać następne informacje w następnych odcinkach. Na przykład wspomnę o prymitywnym systemie śledzącym słońce opartym o czujkę zmierzchową, czyli zero-jedynkowo. Wschód-południe, jak słońce jest z tej strony, zachód-południe, kiedy czujka zmierzchowa wykryje słońce na przykład z tamtej strony. Też się da coś takiego zrobić w bardzo prosty sposób, ułatwiając, nie korzystając z takiej inteligentnej czujki. To też jest ciekawe, niektórzy tak robią, z tego co słyszałem. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiamy, do zobaczenia, cześć.